swoim czwartym biegu znowu wygrałem start i na wejściu w pierwszy łuk znalazłem się obok zawodnika gospodarzy Waldemara Cieślewicza. Jechaliśmy przez chwilę obok siebie, ale w pewnym momencie wyniosło go w moją stronę tak bardzo, że zabrakło dla mnie miejsca pomiędzy nim a bandą. Chciałem zdążyć założyć się na niego, ale zabrakło mi dosłownie pół koła. Tor był zbyt śliski, by zredukować gaz, jednocześnie zmniejszając prędkość. Przeciwnie, tak śliski tor nadawał motocyklowi jeszcze większej prędkości. Po chwili poczułem uderzenie od tyłu i razem z motocyklem uderzyłem w ogrodzenie. Potem motocykl odbił się od niego i wpadł we mnie. Poczułem, jak przez moje ciało przeszła gorąca fala i od razu poczułem mrowienie w palcach. Leżałem na torze, nie mogłem się poruszyć. Pamiętam pierwszą myśl. Dobrze, że już po wszystkim. Tak, indywidualny mistrz świata na żużlu z roku 90. Szwed Per Jonsson wspomina w swojej biograficznej książce wypadek, któremu uległ podczas meczu derbowego pomiędzy Polonią Bydgoszcz a Apatorem Toruń 26 czerwca 1994 roku. Wypadek, który zatrzymał niespodziewanie karierę sportową Szweda. Historia Pera Jonssona w polskiej lidze zaczęła się jesienią 1990 roku, gdy aktualny wówczas mistrz świata podpisał kontrakt nad starty w toruńskiej drużynie na rok następny. Mistrz świata bardzo szybko stał się pupilem toruńskich kibiców. W swoim debiucie ligowym w barwach Apatora zdobył 11 punktów i 1 bonus, a miejscowy Apator wygrał wtedy z Motorem Lublin 52-38. Potem okazało się, że był to najsłabszy występ toruńskiego obcokrajowca w całym sezonie. Wyjątkiem był jedynie mecz Apatora Toruń z Morawskim Zielona Góra, kiedy to po przegranym 30-50 meczu przy nazwisku Szweda widniało tylko 6 punktów. Trzeba jednak zaznaczyć, iż dorobek Jonssona byłby większy, ale odjęto mu 10 punktów za nieprzepisową długość tłumika. Sezon 1991 w polskiej lidze żużlowej Per Jonsson zakończył ze średnią 2,47 punkta na bieg, a Apator Toruń zdobył brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski. Po tak udanym sezonie toruńscy działacze ani myśleli wypuścić Szweda i bardzo szybko podpisali z Jonssonem kontrakt na kolejny sezon. Długi Per, bo tak z racji wzrostu mówiono na Jonssona, w sezonie 1992 po raz kolejny udowodnił, że jest niekwestionowanym liderem toruńskiej drużyny. W ekipie z Aniołem na plastronie wystartował w 10 spotkaniach i wykręcił średnią 2,58 punkta na bieg. Apator Toruń po raz kolejny stanął na najwyższym stopniu podium drużynowych mistrzostw Polski. W finale indywidualnych mistrzostw świata rozegranym we Wrocławiu Per Jonsson z 11 punktami zajął drugie miejsce. Po zakończonym sezonie po raz kolejny w Toruniu ekspresowo podpisano kontrakt ze Szwedem na starty w sezonie 93. W tymże sezonie Per Jonsson anielski plastron założył 7 razy i po raz kolejny wraz ze swoimi kolegami klubowymi dotarł na podium drużynowych mistrzostw Polski. Był to kolejny trzeci sezon Jonssona w Toruniu i kolejny brązowy medal w rozgrywkach drużynowych mistrzostw Polski. Średnia biegu punktowa po raz kolejny imponująca, bo 2,53 punkta na bieg. Po 3 sezonach spędzonych w Toruniu podpisał kolejny kontrakt z toruńskim Apatorem, a podpisanie tego kontraktu było tylko czystą formalnością. W roku 1994 toruński Szwed był w swojej najlepszej formie. W polskiej lidze nie miał sobie równych. W 5 meczach tylko raz minął linię mety jako trzeci. Z tak punktującym Szwedem, wspieranym przez Kowalika, Krzyżaniaka, Kuczwalskiego, Derdzińskiego oraz młodzieżowców Bajerskiego, Świątkiewicza, Jagusia i Walczaka, Apator Toruń wyrastał na głównego kandydata do złota drużynowych mistrzostw Polski sezonu 1994. Nadszedł w końcu dzień 26 czerwca. Dzień, w którym w Bydgoszczy spotkali się odwieczni rywale, Polonia Bydgoszcz i Apator Toruń. Poloniści pod nieobecność swojego asa Sama Ermolenki w krajowym składzie, Torunianie bezkontuzjowanego Bajerskiego. To była pierwsza niedziela wakacji, jakże słoneczna, by nie powiedzieć upalna. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że następnego dnia jeden z dziennikarzy określi ten mecz mianem 4-godzinnego dramatu w słońcu. Derbom Pomorza zawsze towarzyszyły wielkie emocje, ale tego dnia emocjami ze stadionu Polonii można było oddzielić wiele spotkań sportowych. Tak jak wspomniałem wcześniej, brak Ermolenki w składzie polonistów powodował, że Torunianie nie zakładali innego scenariusza jak zwycięstwo. Drużyna gospodarzy pod wodzą najlepszego polskiego żużlowca Tomasza Goloba nie zamierzała jednak składać broni.
Już pierwsze dwa biegi pokazały, że emocji na torze tego dnia nie zabraknie. W biegu trzecim pod taśmą stanęli Tomasz Golop i Maciej Głód ze strony gospodarzy oraz Per Jonsson i Tomasz Świątkiewicz ze strony gości. Start wygrał Golop, ale już w pierwszym łuku długi Per ściął do krawężnika i w dziecinny sposób ograł bydgoszczanina. Bieg został jednak przerwany, ponieważ motocyklami szczepili się Tomasz Świątkiewicz i Maciej Głód. W powtórce Golop znów wygrał start, ale popełnił taki sam błąd jak w pierwszej odsłonie tego wyścigu, odjeżdżając od krawężnika. A Jonsson takich sytuacji nie zwykł marnować i to on przyjechał do mety przed Tomaszem Golopem i Tomaszem Świątkiewiczem. Kolejny start Pera Jonssona to kolejne zwycięstwo nad Tomaszem Golopem z tą różnicą, że Jonsson wyprzedzając Golopa zrobił miejsce swojemu koledze Kuczwalskiemu i przy gwizdach bydgoskiej publiczności minęli linię mety na dwóch pierwszych miejscach, przywożąc za plecami najlepszego polskiego żużlowca. Per Jonsson, dwukrotnie pokonując Tomasza Golopa, pokazał, że tego dnia nie będzie miał sobie równych. W biegu dziewiątym, przy stanie meczu 28-26 dla gości, pod taśmą stanęli od krawężnika Cieślewicz, Kowalik, Sokołowski i Derdziński. To, co się wydarzyło na wyjściu z pierwszego łuku, na długo zapamiętają kibice i obserwatorzy tamtego spotkania. Na wyjściu z pierwszego łuku doszło do karambolu z udziałem trzech zawodników. Jedynym, który pozostał na motocyklu, był Waldemar Cieślewicz. Fruwające motocykle i zawodnicy odbijający się od siebie to obraz tego, co się tam wtedy wydarzyło. Z biegu jako sprawcę wykluczono torunianina Mirosława Kowalika, który długo nie krył swojej złości i zasugerował nawet, że sędzia Włodzimierz Kowalski z Zielonej Góry powinien barany paść, a nie zajmować się sportem żużlowym. Temu wszystkiemu z perspektywy parkingu przyglądał się Per Jonsson, który tak wspominał później te wydarzenia. Derdziński wraz z dwoma innymi zawodnikami wpadli w siatkę przy prędkości ponad 80 km na godzinę. Myślałem, że się zabił i powiedziałem nawet o tym swojemu mechanikowi Terriemu. Wybiegłem z boksu, by sprawdzić, co się stało Sławkowi. Stalowy drut z ogrodzenia prawie odciął mu głowę. Rzadko, bardzo rzadko płaczę, ale tym razem nie mogłem powstrzymać łez. Krzyknąłem, że mam to wszystko w dupie. Sławomir Derdziński trafił do szpitala, a mecz toczył się dalej. Bydgoszczyni zdawali sobie sprawę, że mecz jest na styku, jeżeli chcą wygrać, to muszą zrobić wszystko, by odebrać punkty Jonssonowi. W biegu dziesiątym bliski tego był Jacek Golop, który prowadził z Jonssonem przez dwa okrążenia, ale i tym razem Jonsson bez problemu pokonał swojego rywala. Po 11 biegu na tablicy wyników widniał rezultat 35-31 dla Apatora. W 12 biegu pod taśmą stanęli od krawężnika Rutecki, Kuczwalski, Cieślewicz i Jonsson. Kiedy zapaliło się zielone światło, a zamki maszyny startowej zwolniły taśmę, zawodnicy niemalże równo wjechali w pierwszy łuk. Łuk, z którego wyjechało tylko dwóch, Rutecki i Kuczwalski. Nad bydgoskim stadionem zaległa śmiertelna cisza. Pierwszy wiraż 12 wyścigu tego spotkania okazał się jednocześnie ostatnim w karierze Szweda Pera Jonssona. Per Jonsson przytomność odzyskał po przybyciu do szpitala. Tak wspomina ten czas. Kiedy się obudziłem, zobaczyłem Terriego i lekarza, który krzyczał coś nad moją głową. Miałem złamany kręgosłup. Czwarty i piąty krąg były zmiażdżone. Jeśli jeszcze kiedykolwiek miałem chodzić, musiałem poddać się natychmiastowej operacji. Kiedy następnego ranka wybudziłem się z narkozy, leżałem w pokoju obok mojego kolegi z drużyny, który odniósł lżejszą kontuzję. Z początku widziałem jakby przez mgłę twarze pielęgniarek i lekarzy. Byłem cały spuchnięty i pod wpływem środków uśmierzających ból. Pielęgniarki cały czas mówiły coś po polsku, a ja nic nie rozumiałem. Poczułem, że wpadam w panikę. Nagle zobaczyłem Marię, moją żonę. Razem z moim ojcem wsiadła do pierwszego samolotu lecącego do Polski i przyjechała do szpitala do Bydgoszczy. Kilka godzin później dowiedziałem się, że podczas operacji trzy razy nastąpiło zatrzymanie akcji serca. Po kilku dniach Per Jonsson wylądował na lotnisku w Göteborgu i tam został przetransportowany do szpitala, gdzie podjęto dalsze leczenie. Tak zakończyła się przygoda Pera Jonssona z uprawianiem sportu żużlowego. Zaczynał się najważniejszy wyścig Szweda w jego karierze, którego stawką był powrót do zdrowia. Choć o tym, że Szwed kiedykolwiek będzie mógł poruszać się o własnych siłach, raczej można było już zapomnieć.
Dzisiaj były mistrz świata i ulubieniec toruńskiej publiczności porusza się na wózku inwalidzkim, ale pozostał przy sporcie żużlowym. W miarę możliwości odwiedza Toruń, który, jak to wielokrotnie powtarzał, jest jego drugim domem. To tutaj, niemalże rok po fatalnym wypadku, zorganizowano jego benefis, który z kompletem punktów wygrał Simon Wick. Kilka lat później jedną z ulic przynależącej do toruńskiej motoareny nazwano imieniem Pera Jonsona. Szwed miał również wpływ na geometrię toruńskiego owalu, gdy w czasie budowy toruńskiego obiektu w 2008 roku konsultowano z byłym mistrzem świata kwestie dotyczące nachylenia łuków. Mecz, który zakończył karierę Szweda, wygrali Torunianie w stosunku 46-44, ale jak powtarzał ówczesny trener Wojciech Żabiałowicz i jego podopieczni, wynik tego dnia nie miał znaczenia. 26 czerwca 1994 roku światowy żużel stracił wielkiego zawodnika i to wtedy, gdy ten był w swojej najwyższej życiowej formie.